Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, w listopadzie no to będzie faktycznie wszystkich komunistów na pysk, jak to jeden z biegających na boso mówił, wszyscy won. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Wieszeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. Także codzienne filmiki oglądajcie, polecajcie. Ameryka jest ostatnia. Tak jak Trump mówił, Ameryka first, czyli Ameryka pierwsza, to teraz Ameryka jest ostatnia. No, politycy zaczynają się orientować, co oni zrobili. Jak ludzie średnio teraz cena benzyny w Ameryce podchodzi pod 5 dolarów, w Kalifornii już jest po 7 dolarów, no to to tak było w latach 70., kiedy OPEC zrobił cyrk z tą ropą. No i w Ameryce były dawkowanie benzyny. W Ameryce było coś takiego, że rejestracje kończące się na równe numery czyli jak to się mówi, no w każdym razie 1, 3, 5, 7 to były w pewne dni 2, 3, 4, 6, 8 parzyste i nieparzyste. To podzielili to wszystko. No i była ta sprzedaż. W sumie to nie było kontroli cenowej. Rząd nie ingerował w to, po ile ma być cena benzyna sprzedawana, bo były niektóre stacje, które tak jak benzyna była powiedzmy po 1,5 dolara, 2 dolary już wtedy, no to niektóre stacje sprzedawały po 5 dolarów. No i sprzedawały raz na początku, sprzedawały raz na godzinę, raz na 2 godziny. Czy 2 na godzinę i tak dalej, no to później to ludzie zaczęli przyjeżdżać, bo zobaczyli, że nie będą się bili z innymi za tą tańszą cenę. Czyli reglamentowana była benzyna, no i były dantejskie sceny. Ludzie biegali z karnistrami i tak dalej. Na razie jeszcze chyba to nie nadchodzi. Na razie nie ma takiej paniki. Po prostu wszystko się jest regulowane tym wolnym rynkiem i ceny podchodzą do góry, no i ludzie jakoś reagują. Niektórzy kupują na zapas, no ale to ile można kupić czego na zapas? Olej opałowy jest strasznie drogi. W Ameryce z reguły te zbiorniki, no to są po 200 galonów, prawie tam 200 galonów, no to jest galon to jest 3,78 litra, no to jest 700-800 litrów tego oleju opałowego, no ale 200 galonów ropy zamówić, no i to starcza na miesiąc, dwa, no to już jest 700-800-900 dolarów. Ludzie zaczynają, niektórzy zaczynają kupować po 50, po 100 dolarów, po 200. Ci dostawcy no dowożą, no bo muszą dowieźć, nie mogą zostawić kogoś, jak ktoś chce nawet 5 czy 10 galonów, no bo byliby oskarżeni o to, że skazali kogoś na śmierć, no ale to jest wściek, tak? To wszystko się zaczęło od tego, że pierwszego dnia zielony prezydent zablokował ten Keystone, czyli ten rurociąg z północy na południe Ameryki. W trzecim dniu zielony prezydent pozamykał wydobywanie wszystkich w wielu miejscach ropy na Alasce, w tych federalnych ziemiach. No później wycofał wojska z Afganistanu. No i mamy Ukrainę. Politycy oskarżają właśnie. Teraz wszyscy zieloni i komuniści oskarżają, że to Ukraina to wszystko spowodowała. No do pewnego stopnia tak, no ale Ukraina jest spowodowana działalnością tych zielonych. No i wszyscy szczególnie krzyczą, żeby zbanować, zaprzestać kupowania tego ruskiego oleju, tej ropy.
No i administracja Bidena teraz jakoś tak truchtem podąża w tym kierunku. No ale to jest symboliczne. To takie zabranianie tego to jest kompletnie symboliczne i co to daje dla Ameryki. Dla Europy to tak, dla Europy, bo 1/4 oleju w Europie no to jest z Rosji, 2/5 gazu, no to jest z Rosji, także to są poważne sprawy. No i jeżeli Europa nie chce złapać za tą pokrzywę, no to musi jakoś finansować te cały ten ruch wojenny Putina i całe te jego wariacje. No Chiny ja ciągle uważam, że one tam się przymierzają do tego Tajwanu. No troszeczkę teraz się ostudzili, ale to wszystko idzie w tym kierunku, żeby właśnie opanować. W Ameryce 1/12 oleju to jest importowana z Rosji. 1/30 jest w sumie zużywana, no bo Ameryka importuje tą ropę, przerabia ją i później wypuszcza dalej. Tak, także to 1/12 importu amerykańskiego, no to jest sporo i niesporo. Jest to, można powiedzieć, takie przepływa przez Amerykę. No i także to nie jest wielka sprawa dla Ameryki, żeby to zaprzestać importowania i zacząć szukać gdzie indziej. No tyle tylko, że wstyd i hańba jest taka, że zielony, naiwny Biden zabija ekonomię i energię amerykańską, a teraz prosi Iran, żeby produkowali. I także, że Iran w ramach tej umowy do spraw atomowych, no to oni mogą produkować 1,5 miliona baryłek dziennie. No to jest dosyć sporo. Stany Zjednoczone w tym wydobywaniu łupkowym też w sumie może wydobywać 1,5 miliona baryłek dziennie. Są tak zwane rezerwy rządowe, no ale te rezerwy rządowe to naprawdę to są potężne zbiorniki tam po kilkaset tysięcy galonów, to rozmieszczone są strategicznie, no ale to wszystko jest po to, żeby właśnie strategicznie dla wojska, żeby to było dla wojska, dla czołgów i tak dalej, i tak dalej. Także nawet jeżeli to zostanie wypuszczone, żeby jakoś opanowywać rynek cenowy, no to co później jest? No to później trzeba to wszystko odkupić drożej za jakiś czas, żeby to zapełnić, no bo to przepisy kongresowe mówią to, że to wojsko musi mieć, no i dużo z tych polityków, no to właśnie sięga po te rezerwy. No niektórzy mówią, że to z punktu widzenia technicznego jest dobre, żeby te zbiorniki przeczyścić od czasu do czasu, no ale pieniądze to są pieniądze. Trzeba odkupić od nowa i to jest nikły procent. $110, no to nie jest coś takiego nowego. To już było w latach 2011-2014. No za kogo? Za Muhammada Obamy, tak? Muhammad Obama, to były właśnie ceny tak nieprawdopodobne w 2016, kiedy Trump przyszedł i powiedział, wiercimy, panowie, wiercimy, ile się da. No i to wszystko poszło. Przez 4 lata po prostu to nieprawdopodobnie poleciało. Demokraci uwielbiają tą panikę środowiskową. Oni Clintonowa powiedziała, że w zasadzie to trzeba zabić kopalnię węgla kamiennego, a starym górnikom, co pracowali po 10, 20, 30 lat w kopalni z tym kiflofem, no to proponowała, żeby albo zdechli, no tak właśnie mówiła, albo po prostu, żeby zmienili zawód. No jak górnik ma zostać fryzjerem, no to już każdemu normalnemu to jest trudne do wyobrażenia, no ale
polityki typu Clintonowej czy czarownicy Pelosi, no to oni to właśnie takie rzeczy proponują. No, Pelosi teraz też właśnie proponuje, żeby blokować tą ruską ropę, no ale nic nie mówią o Alasce. Wszyscy po prostu milczą o tej Alasce i ciągle uważają, że Ameryka musi być zielona, a wojna na Ukrainie to już nie ma takiego znaczenia. Dużo tych polityków właśnie wyskakuje, zaczyna opowiadać te rzeczy osobiste, że Ameryka musi mieć swoją niezależność energetyczną, że musi mieć swoje bezpieczeństwo, że trzeba ustabilizować ten rynek globalny i tak dalej, i tak dalej, że trzeba wziąć, zrobić coś, że rodziny pracujące nie mogą płacić tyle za benzynę, no ale nie patrzą się w lustro, tak? Ci łajdacy, którzy doprowadzili do tego, po prostu na tyle są bezczelni, że krzyczą łapać złodzieja, a są sami złodziejami. No to zbanowanie tego importu to i tak dużo by nie dało, dlatego że nie ma te sankcje przeciwko a Rosji nie dotyczą właśnie spraw energetycznych, tak? Także to jest jedna sprawa. Sankcje również nie zmuszają banków, żeby przestały finansować ruski przemysł. Takie sankcje były zastosowane w pewnym momencie dla Iranu, tak samo dla Północnej Korei, no i były efektywne. Sankcje teraz są silniejsze troszeczkę na ropę niż na olej, ale to tylko dlatego, że Europa potrzebuje więcej, znaczy większe na olej niż na gaz, bo Europa potrzebuje więcej tego gazu. $118 w zeszłym tygodniu, no do ilu to pójdzie? No będzie szło, dopóki tam sytuacja na Ukrainie się nie uspokoi, no i dopóki Ameryka nie zacznie pompować. No jak wysoko pójdzie, no prędzej czy później wszystko się ruszy, no i cały ten olej z Rosji, no to oni w zasadzie teraz muszą sprzedawać 70% poniżej tego, co sprzedawali, no ale ludzie się boją, tak? Państwa się boją tam pływać, odbierać tego, że to jak to wszystko przewieźć, przeszmuglować i tak dalej. Amerykanie, Biden zaczyna właśnie rozmawiać nie tylko z Iranem i obiecuje im te sprawy nuklearne, no ale i z Wenezuelą. Z Wenezuelą to jest po prostu makabra, żeby amerykańscy politycy i urzędnicy i przedstawiciele w sumie narodu tak zwanego woleli importować, myśleć o imporcie oleju z Wenezueli niż produkować w Ameryce. Tak jak powiedziałem, w Ameryce mogą produkować 1,5 miliona tych baryłek dziennie, no i będą produkować. OPEC może produkować 4 miliony baryłek dziennie, no ale im się nie opłaca. Oni też nie za bardzo chcą obniżać cenę, oni boją się, że cały ten rynek się przegrzeje i to wszystko upadnie, no będzie za dużo tej ropy. Także czekają wszyscy starają się przeczekać. Biały Dom boi się ta $4-5 za benzynę zwykłą, nie tą premium, ani za tą super, no to będzie przeczyszczenie kongresu, no to będzie przeczyszczenie nie tylko po pandemii, po panice 19, ale również będzie przeczyszczenie przez tą głupotę. Cokolwiek administracja Bidena dotyka, to wszystko się rozpada. To już nie wiadomo,
czy się śmiać, czy płakać. Ilość tych uchodźców z tej Ukrainy. Wielu z nich ląduje właśnie w południowej Polsce, w południowo-zachodniej Polsce, we Wrocławiu. No to jest też ta makabra historyczna, że tam ludzie z Zabuga, którzy byli wypędzeni z Ukrainy, Polacy wypędzeni z Ukrainy, wylądowali na tych odzyskanych ziemiach niemieckich. No i teraz ta ciągłość rodzinno-historyczno terytorialna, dużo tych Ukraińców trafia właśnie tam w te rejony, no bo znajduje jakieś takie przyjacielską atmosferę. No, w Ameryce no, dużo ludzi wysyła pieniądze. Wysyłają spore pieniądze. 1000, 2000, 3000 w niektórych firmach nawet pozwalają, proponują, że jeżeli ktoś tam wpłaci, czy tam przekaże pieniądze, no to firma tam dołoży $1000, czy tam $100 na $100. No z reguły te firmy no to mówią, że mają jakieś ograniczenie, 50-100 tysięcy dołożą, no ale to jeżeli pracownicy zbiorą następne 50-100 tysięcy, no to też jest spora sprawa. Nie mówią, gdzie, do kogo to idzie, tak? W kościołach w Polsce, tych polskich katolickich kościołach też są apele o zbieranie. Trudno powiedzieć, gdzie to wszystko ląduje. No jest nadzieja, że to wszystko jest jakoś tam zorganizowane. Myślę, że te polskie zbiórki, no to chyba bardziej pomagają Polakom w Polsce, którzy pomagają tym Ukraińcom, niż pieniądze, które mają iść na Ukrainę samą w sobie. Akcja taka była, że ludzie robili rezerwacje na te R&B, czyli ten materac powietrzny i śniadanie. No i bukowali, płacili tam po $100-150 za dobę, po to, żeby niby ci bojownicy mieli gdzie mieszkać. No jest jak jest, wyjaśnienie jest jakie jest. Wielu właścicieli z tych mieszkań oferujących materac powietrzny i śniadanie tłumaczy, że te pieniądze, które tam wpływają na ich konta, oni się podzielą z ludźmi na Ukrainie, z tymi, którzy potrzebują. No, trzeba zaufać, że tak jest. Trzeba mieć nadzieję, że nie będzie więcej niż jeden na 30 oszukańców, hochsztaplerów. Jest tragedia. Jest tragedia na pewno, że kiedy rosyjski przywódca jednopartyjnej Rosji napada na Ukrainę. No tyle tylko, że on mówi, że może być spokojnie, jeżeli Ukraińcy zapomną o tym, żeby być członkiem NATO, no jeżeli się zgodzą na to, że to, co on zajął, to jest to rosyjskie. No. Najprawdopodobniej to wszystko właśnie doprowadzi się do tego, że taka ugoda będzie, że taka kapitulacja będzie, bo to jednak jest tragedia. Tragedia na wszystkich stronach. No, mam nadzieję, że to nie spowoduje, że Chińczycy zrobią to, co chcieli zrobić, czyli napadną na Tajwan. No bo to będzie tragedia kompletna, wielka. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek z zdjęcia o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych. Teraz w listopadzie 2022 musicie wybrać wszystkich normalnych. No, demokraci przesadzili,
to wahadło zostało wypchane tak idiotycznie na lewo, że teraz wraca po prostu z wielką siłą i z wielką zemstą. No ale to tak jak opisuje ten obłęd lewactwa amerykańskiego, to nadchodziło. To nadchodziło od lat. Ludziom po prostu żyła pękła. Komuniści i amerykańscy myśleli, że wygrają. Komuniści głosujący na Bidena w Polsce, opanujcie się, zacznijcie głosować na normalnych. Zdrowia dla normalnych.